Dźwięku Architektura przedstawia słuchowisko pod tytułem Psalm. Sławek, ile razy mówiłam, prosiłam, żebyś nie chodził na peron. Wpadniesz pod pociąg i będzie nieszczęście. Nie wpadnę. Mało ci jedno na nie? To Olek zaczął. Idziemy. A jak przyjedzie i mnie nie znajdzie? Nie przyjedzie. A właśnie, że przyjedzie. Zobaczysz. I przywiezie mi rower. Obiecam. Sławek, on nie przyjedzie. Pojadę moim rowerem przez most. Chodź, dziecko, wracamy do domu. Najgorsze w moim życiu to guziki. Odpadają jak zgniłe. Wczoraj odpadł jeden od kamizelki. Dziś jeden od marynarki. Drugi od spodni. Nie radzę sobie z guzikami. Ale wszystko widzę. I wszystko rozumiem. Można wejść? Wejdź. Idź powoli. A jak przejdę po parkiecie? Staraj się nie ślizgać. No, co tam słychać? Nic. Jak to nic? A kto dzisiaj rano beczał na korytarzu? Ja beczałem. Dlaczego? Mama mnie zbiła. Za co? Bo ugryzłem Olka w ucho. Drażnił się ze mną i pieniądze mi zabrał. No ale żeby z powodu kilku groszy ludziom uszy odgryzać? Widać, że głupta z ciebie. Nie rozmawiam z tobą. Trudno. Tatuś przyjdzie. Wszystko mu powiem. Tatuś cię zastrzeli! Ach tak. Cóż, wobec tego nie robię żadnej herbaty. Po co? Skoro ktoś ma mnie zastrzelić. Herbatę zrób. Napijesz się? Z cukierkami? Jasne, że z cukierkami. Pewnie zapomniałeś już wiersza, co? Nie zapomniałem. No to mów. Po nocach będę śpiewał. Psalm. Wiem, psalm. Lakierki kupię... Od parady. Od parady. I może kupię jeszcze psa. Nic. Nic. Jakoś damy sobie radę. Damy radę. No właśnie. Zaraz będzie herbata. Napijemy się. Jesteś samotny. Kto ci to powiedział? Mama. Kiedy tak mówiła? Jak przyszywa ci guzik. Przyszywa, tak przyszywa, a potem mówi do Natalki. Czekaj, czekaj! Nie wierć się, bo cię oparzę. Gorąca! Podmuchaj. Bierz cukierka. Tego dużego? Tego dużego. Nie kiwaj nogami. Sławek! Ty znowu tutaj? Chodź na górę. Niech zostanie. Pijemy herbatę. Przecież dopiero co piłeś. Nie piłem. Pani Wiero, może napije się pani z nami. Dziękuję, dopiero co. Nie puszczę pani. Muszę rozwiesić bieliznę. Zostaw moją mamę! Nie ciągnij za rękę! Dobrze! Już nie ciągnę. Niech pani siada. Rozwieszę i przyjdę. Świetnie. Zostawiam czajnik na ogniu. A ty, Sławek, jak wypijesz, idź na górę. Przeszkadzasz panu. Nie przeszkadzam. Grzecznie się. Niech zostanie. Przynajmniej dopóki pani nie skończy. Jak wrócę, idziesz na górę. Spać. Chcesz spać? Nie. Oczy masz jak szparki. Wcale nie szparki. Opowiedz bajkę. Przysuń się bliżej. Jaką by tu opowiedzieć bajkę, co? O chłopczyku. O, to bracie długa bajka. No więc tak. Był sobie na świecie chłopczyk. Mieszkał z mamą. Na imię miał Sławek. Jak ja. Był to chłopczyk dość miły, ale niestety ciągle zaczepiał inne dzieci.
Bił się na wszelkie sposoby. Pięściami, nogami, a nawet kaloszem. Pewnego dnia spotkał na schodach Natalkę, dziewczynkę z mieszkania numer 8. Taka grzeczna była ta Natalka. Śliczna, spokojna. A ten Sławek, wyobraź sobie, dał jej książką w gębę. Pierwsza zaczęła. Zaczekaj. Wcale nie opowiadam o tobie. O innym Sławku? O całkiem innym. Zrozumiałe jest, że nasz Sławek za swoje wyczyny codziennie zbierał lanie. Sam przecież wiesz, nie wolno pobłażać zabijaku. Wiem. Ale to nie pomagało. Doszło wreszcie do tego, że pewnego pięknego dnia Sławek pokłócił się z Olkiem, kolegą z podwórka, i nie namyślając się długo, chapsnął tego Olka za ucho. Ciach! I połowy ucha nie ma. Awantura była okropna. Olek wrzeszczy. Sławek dostaje lanie. A ucho? Przyklejono Olkowi specjalnym klejem. Sławka oczywiście postawiono do kąta. I nagle dzwonek do drzwi. Zjawia się nieznajomy z olbrzymią brodą i w ciemnych okularach. Chciałbym wiedzieć, który to chłopiec ma na imię Sławek. To ja. Posłuchaj. Jestem nadzorcą wszystkich chuliganów. Muszę cię, szanowny Sławku, wydalić z miasta. Dokąd? Do Turkestanu. Biłem się, grałem na schodach w pieniądze i mamę okłamywałem, bo powiedziałem, że nie grałem wcale. Ale więcej już tak nie zrobię. Na pewno? Słowo honoru. To zmienia postać rzeczy. Należy ci się nagroda za pokutę. Nadzorca chuliganów zaprowadził Sławka do magazynu, gdzie przechowywano rozmaite nagrody. Latające balony, aeroplany, automobile, piłeczki w paski, rowery, bębny. Wybierz sobie, co chcesz. Nie mogę sobie przypomnieć, co Sławek wybrał. Rower. Właśnie, rower. Wsiadł Sławek od razu na rower i pojechał prosto przez most. Jedzie, dzwoni, a ludzie stoją na chodniku i nie mogą się nadziwić, jak pięknie ten Sławek jedzie. A Sławek dzwoni i krzyczy na dorożkarzy: trzymać się prawej strony! Pędzą dorożki, pędzą automobile, a Sławek naciska na pedały. Obok idą żołnierze, co grają marsza. I już? Zabiorę go na górę. Proszę potem przyjść. Już późno. Skądże? Czekam na panią. Nikt nie przyjdzie. Nikt mnie nie zastrzeli. Nie ma go od 7 miesięcy i widziałem, jak płakała. Niełatwo ukryć łzy. Nie rozumiem tylko jednego. Jak mógł zapomnieć o Sławku? Mogę? Oczywiście. Wrócę do Petersburga i znowu będę grała. Nie wróci pani do Petersburga. Nie. Niech mnie pan nie całuje. Muszę już iść. Już późno. Znowu będzie pani płakała. Nieprawda. Wcale nie płaczę. Kto to panu powiedział? Wiem. Widzę. Co pan robi? Co my robimy?
to słuchowisko pod tytułem Psalm na podstawie opowiadania Michaiła Buchakowa w tłumaczeniu Ałły Sarachowej. Wystąpili Wiera Kornelia Trawkowska, Sławek Paweł Rapetowski, lokator Rafał Sadowski, nadzorca chuliganów Jerzy Światłoń. Preludium Gis-Moll op. 32 Siergieja Rachmaninowa wykonał Krzysztof Augustyn. Scenariusz i reżyseria Przemek Śmigiel. Muzyka, abstrakcja z gościnnym udziałem Ilony Sojby.